Zobacz, jest na
akcji. O, co wykręty! Najlepsze są, uwaga! Człowieku, więc drogi, nie wyjadaj serci, przyjedź tutaj i odwiedź świerci. Człowieku, więc drogi, nie wyjadaj serci, przyjedź więc tutaj i odwiedź świerci. Чисто разом. Судьба.
Вчора і
wieczorem mój Wacuś dzwoni i mówi: Jacek, nie mogę, jutro ze swoją jadę na rynek. Po prostu. Siadaj, panie Jacku, siadaj. I cóż ty tak, panie Jacku, mojego Wacusia tą pracą zamęczyłeś? Wraca do domu późno, zmęczony, ledwie żywy. Mówię: Wacusiu, zjedz coś, usiądź, czekałam na ciebie. A on: dziękuję, nie jestem głodny, w pracy przekąsiłem. Odwraca się i chrapie. Aj, panie Jacek, i od waszych tych przekąsek to ja tylko głoduję, no i chudnę. No, na początku myślałam, że u niego ktoś się pojawił. Ale teraz nie. Przecież mój Wacuś przystojny facet, nie? Dobrze mówię, panie Jacku, dobrze mówię. No wie pan, w naszych czasach tych zdzir pełno jak moi. Komu, ale panu to o tym dobrze wiedzieć. Ja czekoladą przyszłam. W tej chwili mój Wacuś jest na zwolnieniu. A jakby dobrze je, w ogóle z pracy się zwalnia. A pani nie pomyślała, a może on po prostu kocha swoją pracę? Siadaj, panie Jacku. Myślałam. Ale teraz nie. Z poprzedniej pracy pamiętam, jak ja go zwalniałam. Oto była praca. Było nad czym popracować. A tu widzę... Żegnaj, panie Jacku. A proszę pani, jeszcze mnie wypić. Widziałam, jak u kratkiem nie kupiłeś. Tu też tak samo kule zobaczysz bardzo, że za oczem oj, że to był żart. Jeśli zatęsknisz do mnie, zechcesz wrócić, ja zrozumiem i wybaczę twój błąd. Powiedz, że to był żart. Uwierzę w każdym klamstwie.
powiadają, że babskiej przyjaźni nie ma. Ciekawie. Nawet test taki był przeprowadzony, że nie ta koleżanka, która razem z tobą idzie, piana ciebie ciągnie z restauracji, ale ta prawdziwa koleżanka, która razem z tobą na czworakach lesie. Co za dzień dzisiaj taki, mało to, że pastę do zębów pomyliłam z kremem przeciw komarom, to jeszcze i palec skaleczyłam. O! Halinka, moja najlepsza koleżanka. Biegnie. Nie, nie biegnie. Leci. Uch! Jak ptak leci. Ptak. Brona. O, ja ciebie już wypatrzyłam przez okno. Kaśka, ja tobie walek przyniosę. Do czego? Taki dobry walek. Mocny. Niezawodny. Takim walkiem w Ameryce bejsbola grają. No to bierz ten walek i leci do banku. Tam twój mąż, Sławek, policjant, z tą, z kasjerką, z blondyną. Co? No co ty rozumiesz? Nie. Szury-mury. Nie rozumiem. No coś ty tak, no chuchry-muchry. Nie rozumiem. Kaśka, co ty taka głupia? U nich tam pełny chrup, chrup. Chrup, chrup. Jakie tam chrup, chrup? Co oni tam słoninę razem jedzą? Jaka słonina, jaka słonina? Ja tobie normalnym językiem chrupa mówię, że tam mąż twój, Sławek, policjant, stoi kasjerką z banku, z blondyną. Смохали все, але не носили. Что? Все, то прежде всего о том ведом. Всего, бо я сама с самого рана побегла и всем поведомила. Бо я с твоим коллежанкой и мать еще от тебя. Ну не знаю, кламе или не кламе. Прежде Халинка та сняла наилепшую коллежанку. Как мам ей не вежить? Ją, Halinkę, kobiety, za jej prawdę, 5 razy dzień biją. A tu sprawa jest poważna. Halinko, no co tam ten mówi mąż? Wiesz, no nie, no ja no nie mogę, żeby coś takiego jak zdrada. Nie, bo wiesz, on tylko dzień to taki, wiesz, wyniosły. Chodzi ulicami, się mączy. Tylko dzień taki, bojownik. A w nocy szachmatysta, wiesz, jedno posunięcie zrobi na święto i to ledwie, ledwie przez mat. Kaśka, czy ty taka głupia jesteś? Bo u nich tylko z żonami szachy, a z innymi wyścigi konne. Rozumiesz? Nie, nie. No. Я тебе правда, ну правда мую тебе, правда. Увидит. Увидит твоего Славка, о, увидит, а кассирка увидит. Вот ты, пшечек в нем, то вешь, тьфу, выдра. Что в тебе есть такие выбитого? Нет. Тебе хоть с пшелу, хоть с тылу, а в носу хоть целую ночь кренди и так наплетит на подкаще. А у кассирки... Пеши, метр 80 каждый, а ты Мерседес, без. Ну бедней уж. Правда, правда твоя, Халинко, правда. Гноек еден. Нема справедливости на тих свете. Боже бы мне так у серветка меч. Чтобы хоть аж единый раз так на скрыжевании так крентнуть, аж чтобы нагле все światло сгасло. Ну что ты стоишь? Ну что? Ты уж бежь, бежь, бежь и бежь не до банку. Ну, не могу так одразу, ну, уж как-то помыслить, ну, застановить. Может, то
неправда. Може, то якесь ти вимішлілась, а може, то помилка? Яка помилка? Там і уж шисті збігліще. Лаго до сіценя притащили. Заклади бію, бігні уж. Мові тобі, як правдива каліжанка, бігні. Слухай, ти так, добре. Оповідь мені, Каська, які у твого Славка найдорожчі святочні скарпети? Зелені. А чому такі зелені? Ну, що сам такі ще зробили? То слухай, я на власні уші слышала, як та касьєрка якому шпіцлю мовила. Купимо зелені, тільки зелені, бо не любить зелені. Ну то це не є інтимний презент? Ах, ах ти драню, ах же ж ти скуванець, я ще дорвею. Я ще дорвею. Ага, нема тут раз чекати, рано зараз прийде. Каська, ну чо там? Овець, що там діла? Хоч, Халінка, зараз ти все оповість. Да. Ну, бігне я, значить, плаче. І це вже демно мундровий. Ну, значить, мій мож. От той сам адрес засува. Ну, так ми ще вжикро зробили. Ну, мишля, м'яла рація, Халінка, м'яла. Є смілощ моєго пінгвіна з того облязла у блюдина. Ну, є ж, як дорвала м'яго драня, ти балки встали і шибли. Аж муглова разом шаху спухла. Он до мене мовив, ти це звоювалаш? Як я пуйде на акція? А я мовив, ти мені ту не щемняй, а ну показуй скарпети. І є ж Галінко, он так як зайомник, і лобками замахав, замахав. Сподня до корін заточив. О, матка моя, піде. Ну скарпети як скарпети. Єдна є червона, друга нівіцька. Боже, як камінь серця. А вноси, вноси ми ще погоділі. Там будуть. Три рази ще годжили. Віж, Халінечка, зарадзати. Цудовний балець, щоб і тобі було так добре, як нам. До кого би є ще пущити? Вчора менжа Зузі на пристанку віддяла. З якийсь такий брюнетей розмовляв. Пойде, а твоже очі те й зузі. Thank you.
чи поки дождема зони себе стали сладкого. Приїжджаю на вітань, кидаю в п'яти шиші, і не сладко там на ладі, і не вдяна на мантишці. Зоська, зостань! А їдь ти!
No nie słyszałaś, co wczoraj się stało? Co stało? U sąsiada Antka dziecko się urodziło. Co ty powiesz, to trzeba odrutolować. A jak tam żona siebie czuje? Jeszcze na razie nic nie wie. To chodź. Musimy ją opowiadać. To cię otworzyć musimy. To było coś innego.
Петро. А може бігає. Серіатра. О, ну. Може. Добре. До мене. Я, пані докторе, Жута ще називам. Bardzo mi miło, bardzo mi miło, panie Żyto. No, nie, nie bardzo. Chodzi tutaj. Ważne schorzenie. Ważne schorzenie. Zawroty głowy u pani się tylko. Co, zawroty głowy? Tak, bywają zawroty głowy. Bywają. Jak jedna, jak lepszego chlapnę, to i nie ma. Bezsenność często było u pani się. No bywa, jak pomyślę, jak tu drugi miesiąc, a jaka krótka wypłata, ręcina, tak. Oj, spadę, nic o nim ma. Pani, podwójne widzenie często bywa. Tak, podwójne widzenie? No może tak często to nie, jak ze starym tym bramolini cię ochram, to dwóch za stołem. Często bywają bóle głowy. Tak, pana doktora by na tym się nie bolała. Pani Ziółko, gorące poty odbywają często. Pani gorące poty? Tak, pani Ziółko. Jak na wiosnę, to mnie się nie przestraszy. Uj, jakie gorące. Utrata pamięci. Czego? Utrata pamięci. Jakiej pamięci? No tu tak ja poczytam. No tak, utrata. Jaka utrata? Pamięci. Toż tu pisze apetyta! Panie Ziuta, często straty na wadze Ziuta czerwona. Bardzo dużo straty na wadze. Na wadze? Tak. Tak, straciłam na wadze. Kupiłam wagę za 100 zł, a sąsiadce sprzedałam za 50. Pani Ziuta. Utrata libido. Jakiej lebiody? Lebido. Pani Ziuto, lebido. To inaczej lebioda, po angielsku, po francusku, co pan? Pani Ziuto, ile ma pani lat? Zaraz policzę. W tamtym tygodniu skończyłam 40. O, utrata pamięci. Dopiszemy. Pani Ziuto, ma pani syndrom wieku starczego. Co sen zrobił, syn grzeczny? Ma pani syndrom wieku starczego. A on nie stary taki jeszcze. No. Ma pani sklerozę. A? Sklerozę. Ale może pani wrócić ta witalność i chęć do życia. Potrzeba pani Ziuto, dużo rozrywki. Dużo rozrywki. Bardzo dużo rozrywki. I musi pani robić wszystko to, na co pani ma chęć i ochotę. O, ile tu chłopa! Oj, panie doktorze, ale nie mogę! A dlaczego? Bo mam zazdrosnego starego! O! Pani Ziuto! Wypada, gdyby kupił już leki tu w pobliskiej apteki, ten zajrzy do swego sąsiada.
Dziadek od niebu gości, mimo swoich słabości, coś miłego jej szepnie na puszko. Babcia, bardzo szczęśliwa, chociaż lany zrywa, i on godu jej oddać serduszko. Najpiękniejszej życie na różki, kiedy z łóżka wypłynie z wynóżki. Gdy w pościele łóżeczko i winę już leczko, proszę tamtą marzy na różki. I do dziadka też słodsza, ale taka jest babci natura. Pójdź sobie na tańce i wybije też grzańca, cała reszta to dla niej jest dura. Dziadek czasem podstyka, kiedy boli go ręka, lecz babcią to sprzętnie ukrywa. Babcia wszystko rozumie i pomaga jak umie, a wieczorem do siebie go wzywa. Najpiękniejszej jest życie staruszki, nie bolą ją rączki i nóżki. Dziadek chroni śniadanko, podeciera kolanko, to przyniesie jabłuszka do łóżka. O, jabłuszka, 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 tam gdzie spojrzysz, to wszędzie jabłuszka. Dziadek chroni śniadanko, przyniesie jabłuszka do łóżka. Z facetami to już nie bywało, daję słowo dziś, przyznam się szczerze, jednych było za dużo, drugich było za mało.
Adela, nasz kierownik artystyczny. Marysia. Kochajmy się, kochajmy się.